Jakie zmiany w przepisach o delegowaniu pracowników chce wprowadzić w najbliższym czasie Komisja Europejska? Pierwsza najważniejsza zmiana to zastąpienie słowem minimalna, minimalne wynagrodzenie słowem wynagrodzenie. Drugie to zaplanowane zadanie, czyli już pracownik od razu będzie podejrzewany, że musi być traktowany jako pracownik. Zrównany z wynagrodzeniem pracownika kraju delegowanego. No i trzecie to tak zwana zadaniowość czyli jeśli pracownik jest zastępowany, to nie ulega wątpliwości, że to też od razu będzie wpływało na to, że pracownik ten będzie kontynuował dane zadanie i trzeba będzie płacić od razu wynagrodzenie takie, jakie jest w macierzystym kraju delegowanym. Polska jest liderem w delegowaniu pracowników do Unii Europejskiej. Co te zmiany oznaczają dla naszych firm? Jakie to może mieć konsekwencje? No kolosalne. Polska to jest mniej więcej 1 piąta pracowników delegowanych w Europie, a zatem sama ta liczba już świadczy o skali przedsięwzięcia. I świadczy to o tym, że wszystkie firmy, które delegują pracowników do Unii Europejskiej, będą miały olbrzymie problemy z utrzymaniem status quo, czy zarówno kontraktów, czy w ogóle wypełnieniem no, misji, jakby, które są w kontraktach. Jak rozumiem, chodzi o to, że te koszty prowadzenia działalności wzrosną i to znacznie. No, już pomijam samo wynagrodzenie pracownika, które ma być zrównane z pracownikiem jakby w cudzysłowie miejscowym, ale dochodzą koszty przecież transportu, noclegów, czyli obsługi nawet tej na miejscu administracyjno-prawnej. Czyli to może oznaczać, że te nasze firmy będą na tym dużym rynku unijnym mniej konkurencyjne i mogą z tego rynku wypaść? No dokładnie tak, tak. To, to zmierza do tego, żeby wyeliminować polskie firmy z rynku europejskiego, co jest sprzeczne z traktatem europejskim i z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jaka może być skala tego problemu? No tak jak wspomniałem, jeśli to jest jedna piąta, samych, samych na przykład opiekunek Polska wysyła ponad 200 tysięcy. Olbrzymia skala, to jest, no, to są setki. Milionów złotych, jeśli chodzi o wpływy do ZUS-u z tego tytułu delegowania. To, to jest olbrzymia skala. To jaką jeszcze branżę może to dotknąć? To każdą branżę, bo to jest przede wszystkim branża budowlana, gdzie są wielodługoletnie e, e, ter, terminowe są zadania, a e, tak jak wspomniałem, e, Specjalistów, jakich Polska wysyła, czyli inżynierowie, technicy, specjaliści właśnie w budowlance. No to jest cała, cała skala przedsięwzięcia tych osób, które w tej chwili będą pod znakiem zapytania, co robić dalej. Waszym zdaniem firmy potrzebują wsparcia, i o to wsparcie zwróciliście się już do rządu. Nie tylko do rządu wysłaliśmy specjalne pismo podpisane przez wszystkich, przez wszystkie organizacje pracodawców, te reprezentatywne bezpośrednio do Komisji Europejskiej. Wysłaliśmy protest w tych trzech punktach, że protestujemy, że jest to sprzeczne, tak jak wcześniej powiedziałem, z zapisami Traktatu Europejskiego. On nie mówi w ogóle nawet o, o dwóch latach, tam nie ma takich słów, a już sama dyrektywa d dwa lata wcześniej, wdrożeniowa spowodowała, że już mieliśmy z tym problem, ale powiedzmy zapis minimalnej płacy był zapisem kompromisowym. W tej chwili ten zapis będzie budził wiele kontrowersji, bo nic nie stoi na przeszkodzie, że każdy po tamtej stronie granicy będzie wymuszał na nas, żeby to była płaca równo płacy takiej jakie jest w danym zakładzie pracy. Poznaliśmy propozycję Komisji Europejskiej. Jakie są dalsze procedury, kiedy te nowe przepisy mogłyby wejść w życie? No, z tego, co nam powiedziano, to ma być to lada moment, więc skoro Komisja Europejska już się zebrała, no, to praktycznie rzecz biorąc przychodzi tylko do głosowania. Te głosy, które są w tej chwili, no, powinna Polska zbudować jakąś koalicję. I wtedy ten głos by był no, na zasadzie takiego protestu jakiś znaczący. Na razie, z tego co wiemy, chyba tylko Polska zainterweniowała, no bo głównym jesteśmy, jakby tutaj, konsumentem tej dyrektywy.